O, pyszny obiadek robię. Powiem Wam tak, że dzisiaj oglądałam sobie obiad u Moniki z kanału Monika Prezentuje. I mówię sobie tak, o, to ja też taki zrobię obiad i zobaczę, jak mi będzie smakował. Więc tak, zrobiłam sosik, tak jak Monika pokazywała, z pieczarkami. Tu akurat mam dwie sztuki mięsa, takie fekiny, jak to się mówi po włosku, cielęce. Tutaj sobie ugotowałam ziemniaczki, ale ziemniaki ugotowałam z jedną marchewką i wrzuciłam też kawałek naci selera. Oczywiście nac selera wyciągnęłam, bo mój mąż nie lubi tej naci selera. Już są ziemniaczki ugniecione z masłem. Nie dodawałam mleka, nie robiłam purée, bo poleję sobie tym sosem pieczarkowym. Kochani, muszę już przewracać to mięsko, bo to mięsko to wiecie, chwila, moment i jest gotowe. I do tego akurat otworzyłam ogórki korniszone. W dalszej części filmu zobaczymy się, powiem Wam, jak smakuje nam obiad z kanału Monika Prezentuje. No ale jeszcze jedno chciałam dorzucić, że koleżanka moja z kanału Monika Prezentuje pokazuje fajne przepisy, takie wiecie, dla całej rodziny, robi duże blachy różnych ciast. Oczywiście zajmuje się też uprawą roślin i różnych warzyw, także zaglądajcie do niej, naprawdę ma super fajne rzeczy. No i tak jak powiedziałam, widzimy się, jak już będę konsumować ten pyszny obiadzik. Obiad już jest na stole. Tu jest moja porcja, jak widzicie, lubię dobrze zjeść, dużo ziemniaczków, kawałek mięsa, sos i ogórki, a to jest porcja Aleksandra. Teraz Aleksandr będzie mówił, jak smakuje, bo ja nagrywam. Normalne, Aleksandro, prendi cortello, mangi. Gorące, co nie? No to ja wiem, że jest gorące. Buonissima. Direk che va bene il sale, ma mi powiedzieć, czy dobrze jest posolony sos i tak dalej. Gorące, co nie? No to poczekaj. Jak? Bardzo dobre. Bardzo dobre. A sos, ziemniaczki, prendi kartofle, ziemniaczki. Super. Super, ogóreczki, Aleksandro, prendi un cetriolo che va benissimo. Cetrioli. Pyszne. Bardzo dobre. Tu mój piesek przyszedł, masz toficzku, kawałek mięska. Wiecie co, ja dla mojego pieska ugotowałam marchewkę i zaraz mu ostudzę i dam. Jestem ciekawa, czy wy też dla swoich piesków dajecie gotowane warzywa. Piszcie mi w komentarzach, jestem ciekawa i w ogóle co robicie dobrego na obiad w sobotę. Słuchajcie, to jest marcheweczka dla mojego pieska. My jak jemy, to on zawsze czeka na coś. O, i tak jak Wam mówiłam, ja dla niego daję też warzywka gotowane, przede wszystkim marchewkę. O, masz tofik, masz, o, pyszne, pychotka. Teraz Wam powiem, jak mi smakuje, bo mąż powiedział, a ja, pycha. Bardzo dobre, ale pyszne. Fajnie, że zobaczyłam ten filmik u Moniki, bo nie miałam pomysłu na dzisiejszy obiad, ale w mojej lodówce wszystko jest. Także w sumie powiem Wam, że mówię, o, to mam to wszystkie produkty, to zrobię taki pyszny obiadzik. Dzisiaj mąż jak poszedł do sklepu, to kazałam mu kupić dynię i kupił mi taką już pokrojoną. To powiem Wam, że zrobię sobie zupę taką, krem z dyni. O, widzicie, jak Tofi chce? Krem z dyni. Także wieczorkiem na kolację będę miała taki krem z dyni. Mogę nie podsmażyć, tylko stostować chleb i tak pokroić taki tostowany chlebek do takiego kremu z dyni. To jest rewelacja. Tutaj już mam przygotowane warzywka, dynie, ziemniaka,
marchewkę na ten mój krem z dyni i to będę gotować wieczorem. Z obiadu mi tyle zostało, kochani, trochę sosu pieczarkowego, trochę ziemniaków i tego, a tutaj marchewka dla pieska. Oczywiście ja pieskowi daję marchewkę, kochani, dlatego że no, piesek nie może non stop jeść jakiś tam tłustych rzeczy, bo tyje i tak on już mi przytył i go bolą nóżki jak chodzi, nie chce nawet chodzić. No to tak na marginesie, ale powiem wam, że jak takie ziemniaki zostają, to ja nawet robię tak, podsmażam ziemniaki i zalewam jajkiem i też jest super jedzenie. Także takie coś można zrobić, albo z takich ziemniaków można zrobić moskole. Na moim kanale ja mam nagrany super filmik w górach, jak byłam 3 lata temu u mojej koleżanki Moniki w Zakopanem. Nagrywałam ten filmik u jej koleżanki w Witowie, nagrywałam kwaśnicę i moskole i rewelacja, kwaśnica zrobiła mi prawdziwa góralka i pokazała, jak się robi moskole właśnie z gotowanych ziemniaków. Także zapraszam was na te filmy, linki zostawiam pod filmem. Tak samo jak zostawię link na koleżankę Monika prezentuje i link na krem z dyni. No co to, Ficzku, jeszcze chcesz? O, masz. Widzicie, jak piesek chce. Jeszcze góreczka wezmę, powiem wam, pycha. Pyszny obiadek. Z tym mięskiem będę najedzona. Ale pycha, ogóreczek. Dobra, dziękuję, że mnie oglądacie. Zapraszam na filmy kulinarne, takie świąteczne. Co wam dam, to nie wiem w tych dniach, ale tak czy inaczej na mojej playliście są, masz Tofik, różne przepisy, bo do tej pory nagrałam prawie 1000 przepisów i w tym bardzo dużo świątecznych. To co, widzimy się na jakimś filmie. Ciao!